Witam serdecznie. Gościem redakcji Tygodnika Polskiego w Detroit jest ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior z diecezji łomżyńskiej. Serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Właśnie dziękuję za to, że mogłem znaleźć się w studio, które dla mnie jest dowodem, jak bardzo pomysłowi są Polacy, jak są pracowici i jak są stanowczy, nawet moglibyśmy powiedzieć uparci. Potrafią iść bardzo szybko z postępem technicznym i w warunkach dla nich możliwych tworzyć nowy obyczaj komunikacji. Witam serdecznie wszystkich widzów, którzy skorzystają z tego obrazu i którzy chyba cyklicznie, może raz w tygodniu są gośćmi Państwa, a Państwo gośćmi ich domów rodzinnych. Tak, czyli przed nami, proszę księdza biskupa, jedno chyba z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich, Wielkanoc. Tydzień później, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia, kanonizacja dwóch błogosławionych papieży, Jana 23 i Jana Pawła II. Czy możemy porozmawiać o tajemnicy wielkanocnego poranka i później krótko o kanonizacji, szczególnie nam bliskiemu sercu, naszemu polskiemu, Jana Pawła II? Bardzo chętnie. Chciałbym wielkanocnie nawiedzić wszystkie domy radiosłuchaczy i telewizów, bo nie wiem, na ile fonia jest pożyczana przez inne stacje, bywają takie spółdzielnie medialne. Tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego to głęboka sprawa dla teologów, a równocześnie niezwykle serdeczne przeżycie dla każdej rodziny i dla każdego, który przyjął Chrzest Święty. A to dlatego, że z jednej strony przechodzimy przez trudny okres, okres Wielkiego Postu i szczegółowych opisów, zwłaszcza męki Pańskiej. Nie trzeba nawet oglądać filmu Mela Gibsona, wystarczy przeczytać dobrze czterech ewangelistów, żeby się zorientować, jaką drogę przekazu miłości zostawił nam Chrystus, zapraszając nas na tę drogę. To nie jest tylko Jego życiorys, to jest nasz program. A radość poranka wielkanocnego jest niezwykle prosto umotywowana. Bóg rządzi światem, Bóg ma ostatnie słowo. Przecież spisek przeciwko Panu Jezusowi i przeprowadzenie procesu sądowego złożonego, bo był na dwóch poziomach podejmowany samorządowo przed Sanhedrynem i państwowo przed namiestnikiem cesarskim. Wszystko było idealnie przygotowane i wydawało się ostatecznie zakończone triumfem, to znaczy położeniem pieczęci i postawieniem straży przy grobie tego, który zmarł. Pewność zwycięstwa jest komfortem, jest luksusem i ona nas od razu prowadzi wprost do osoby błogosławionego Jana Pawła II i w atmosferę zbliżającej się kanonizacji. Ja tutaj przeczytałam, otrzymałam w prezencie od szanownego naszego gościa orędzie wielkanocne Jana Pawła II z 27 marca 2005 roku. Jan Paweł II zadziwiał wszystkich dwoma widocznymi, łatwo czytanymi wymiarami swojej osoby i swojego posługiwania. Po pierwsze, to był człowiek niezwykle głęboko spokojny przy tak trudnych przeżyciach. On nawet moment zamachu do ostatniej chwili, kiedy był jeszcze przytomny, mamy bardzo piękne opisy tego dramatu, on przeżył w zaufaniu, w głębokiej wierze. Jego pokój to był dar wiary. I z tego pokoju wynikała druga, bardzo podpadająca i bliska nam jego postaci cecha, sposób zachowywania się. Był optymistą,
niezwykle życzymy każdemu człowiekowi. Tam, gdzie my tracimy cierpliwość, on nigdy nie tracił cierpliwości. Dlaczego? Bo opierał się właśnie, po pierwsze, na tej jego umiłowanej filozofii osoby. To daleki problem filozoficzny, tak zwany personalizm. Ale on prowadzi do bardzo prostego wniosku. Każdy człowiek ma niezbywalną godność, godność autonomicznej osoby. I każdy, nawet największy grzesznik i najbardziej zniszczony chorobą, prześladowaniem, każdy niesie ze sobą nietykalną wartość osoby. To był człowiek entuzjasta osoby ludzkiej. Zresztą piękne są te jego teksty. I z takim nastawieniem wszedł w ostatnią fazę swojego życia, cytowane orędzie przez Panią. To jest jego ostatnie zdanie, które on powiedział nam, właściwie już tylko swoją osobą człowieka cierpiącego. To znaczy powiedział nam, że powinniśmy wyjść naprzeciw trzeciego tysiąclecia, po pierwsze jako ludzie zmartwychwstania, z tym pokojem, z tym optymizmem, ludzie zmartwychwstania. Po drugie powinniśmy zauważyć to, że nagromadzono bardzo dużo nowoczesnych technik odbierania człowiekowi wiary, to znaczy pewności siebie, to znaczy pokoju. Filozofia niepokoju, podejrzliwości jest dzisiaj dosyć produkowana i my jesteśmy wciągani łatwo w takie najrozmaitsze mechanizmy odbierania człowiekowi uśmiechu. A po trzecie, my powinniśmy pamiętać, że człowiek, który idzie z duchem techniki, postępu, jest przez Boga ubogacony tym postępem. I on nie może plecami odwracać się do postępu. Ja nie mogę Polonii powiedzieć, nie zwracajcie uwagi na rozwój techniczny, gospodarczy Stanów Zjednoczonych, bo po to przyjechaliście tu, żeby korzystać z postępu. Jan Paweł II cieszył się każdym nowym wynalazkiem i każdym nowym sposobem chociażby zdobywania wiedzy czy zdobywania ogólnych możliwości organizacyjnych. Postęp nie jest wrogiem człowieka, tylko nie może zagłuszyć potrzeb duchowych. To jest to zdanie, które Pani tam na pewno zauważyła. Oto się modli i tu chce zmartwychwstałego Chrystusa zaprosić do serca człowieka, ażeby postęp techniczny nie przygłuszył, czy nie zagłuszył raczej duchowych potrzeb narodów, ludów. I to jest też moje życzenie wielkanocne, bo cieszymy się bardzo, ja byłam często w Stanach Zjednoczonych, w różnych środowiskach, widzę jak szybko Polacy zdobywają coraz to nowe możliwości funkcjonowania. Ten postęp również zawodowy, kulturowy jest widoczny. To jest bardzo radosne, ale też cieszę się, jak dotknę się chociażby takich pomników, jak tutaj najbliżej Hentlenik, Święty Florian, czy chociażby w Chicago, Trójcowo, Jackowo. Polacy 1100 lat temu już wtedy wiedzieli, że trzeba zdobyć pożywienie, wybudować domy i mieć miejsce spotkania z Bogiem. Wobec tego nie żałowali wysiłku, żeby się zorganizować i mieć swoje świątynie, swoje domy kultury, mieć swoje zespoły, swoje zespoły muzyczne, taneczne, domy polskie. Przecież to wspaniały dorobek. Niekiedy odnoszę wrażenie, jak gdyby patriotyzm, umiłowanie ojczyzny bardziej brzmiało z rumieńcem właśnie po tej stronie niż my, bo tak jak człowiek na co dzień ma te dobra Polski, nie zawsze je docenia, a tutaj nasi rodacy bardzo pięknie eksponują. I to niech też będzie i wielkanocne przeżycie i moje serdeczne życzenie i równocześnie akompaniament serca, który będzie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego towarzyszył wydarzeniom na placu Świętego Piotra. Ja tam się wybieram, Pan Bóg da, będę więc wszystkich widzów telewizji, do której w tej chwili mnie zaproszono, niósł w sercu, będę koncelebrował
z Ojcem Świętym, Mszę Świętą i będę pamiętał. Oczywiście nie z imienia i nie z nazwiska, bo nawet nasi kochani organizatorzy i pani redaktor i specjalista techniczny nie wiedzą, jakie imiona wpisane są na liście widzów, ale wiedzą, że czynią to dla tych imion i tę pracę, ten trud jeszcze raz podkreślam, podziwiam i życzę, byście Państwo mieli jeszcze bardziej otwarte drzwi, jak drzwi tego domu gościnnego i jeszcze bardziej otwarte serca swoich współobywateli i współtwórców kreujących kultury, która nam tak bardzo jest potrzebna w czasach, wielkich czasach przemian, ale równocześnie wielkich czasach postępu technicznego. Wesołych świąt, aleluja.